Siemanko, jestem Lucek, a to jest mój vlog, można powiedzieć, że dragowy, vlog taki motoryzacyjny, w którym pokażę wam ciekawe wydarzenie. Przede wszystkim odbywało się na lotnisku w Chojnie, musiałem tam dojechać samochodem, to jest kawałek drogi ode mnie, niedaleko. Przede wszystkim spodziewałem się, że będą tam głównie fani BM-ek, wiecie, że będzie taka atmosfera trochę nadęta, że no, w ogóle nie mam nic do fanów BM-ek, ale ogólnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemna sprawa, bardzo fajnie było tam popatrzeć sobie na te wszystkie samochody, na te wyścigi, na drifty. Fajnie było się spotkać tam z tymi ludźmi i naprawdę nikt na nikogo nie patrzył jakoś krzywo czy tam coś. Oczywiście było słychać gdzieś tam w tle komentarze typu wieś wagen czy coś w tym rodzaju, ale ja sobie z tego nic nie robiłem i po prostu stanąłem zaraz przy linii startu moim Maserati i po prostu oglądałem, jak tam ludzie startują. Było cholernie zimno i nawet jak będziecie oglądać niektóre tam fragmenty z tych wyścigów, to będziecie widzieli, że ręka mi się po prostu trzęsła i nawet stabilizator, wiecie, tych wstrząsów w kamerce nie potrafił jakby tego zminimalizować. Więc to był trochę taki problem, ale poza tym, no, pokażę wam takie, można powiedzieć, dosyć amatorskie nagranie z tego, bo no, nie mam jeszcze takiego dobrego sprzętu, żeby nagrywać, powiedzmy, takie sprawy na zewnątrz, niestety. No ale myślę, że i tak pokażę wam kilka ciekawych rzeczy. Był drag, był drift i fajna atmosfera i tyle. Nie było więcej rzeczy, widziałem tam, że są organizowane jeszcze jakieś tam kiełbaski, jakieś tam inne rzeczy, takie, wiecie, typowe spotkanie. Z tym, że teraz było tak zimno, tak wiecznie, że mało kto wytrzymywał po prostu dłużej niż 10 minut na zewnątrz i musiał wracać do samochodu, więc to był też problem do przezwyciężenia. Ja przejechałem się w jednym z dragowych uczestników moim kolegom. I ścigaliśmy się naprzeciw drugiemu koledze, można powiedzieć. No i było fajnie, ja moim Maserati też bym wystartował, ale to tak siara, bo nawet nie ma takiego konkurenta, który by miał 75 koni mechanicznych, więc... Zatem mój Maserati w ogóle nawet nie przyspiesza i taka lipa jest. No ale może kiedyś będę miał jakiś lepszy samochód i wtedy na pewno wezmę udział w takim dragu.
Bo tu nie chodzi nawet o to, kto wygrał, czy nie wygrał, tylko po prostu fajnie jest tak się pościgać, no, no tak wiecie, no tak na wyścigu, o tak. Więc, no cóż, jeśli będziecie chcieli jeszcze zobaczyć tego typu rzeczy u mnie na kanale, to piszcie w komentarzach. Fajna sprawa, na pewno będę częściej na takie coś jeździł. I wam też polecam, abyście się pojawiali na takich zlotach, eventach, abyście obserwowali fanpage'e, które za to odpowiadają, czy raczej to sponsorują. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, że jesteście ze mną i trzymajcie się, do zobaczenia tym razem. Pa, pa!